Towarzystwo Patriotyczne imienia Mikołaja Reja, Sławomir Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. Dzisiaj będę chciał mówić o nowej wieży bezzałogowej. Nawet nie jednej, tylko aż czterech wieżach bezzałogowych z huty Stalowa Wola. Ale o tym jak za chwilę, bo jak zwykle zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej, a w szczególności zachęcam do wstępowania do Wojsk Obrony Terytorialnej. W tych bardzo trudnych czasach epidemii, pandemii są nam bardzo pomocni, jesteśmy im bardzo wdzięczni. Dziękujemy, że jesteście blisko. Ok, od 8 września 2020 roku nie tylko borsuk na poligonie w Drawsku Pomorskim był badany, ale i również nowa wieża bezzałogowa ZSSW-30, czyli zdalnie sterowany system wieżowy z armatą 30 mm. On był tutaj zainstalowany na Rosomaku, bo mówi się, że około 300 nowych Rosomaków ma powstać z tymi wieżami. O ilości tych wież na Rosomakach będę jeszcze później mówił, a więc za chwilę. No, natomiast cieszy to, że te intensywne testy łącznie ze strzelaniem amunicją bojową, ostrą na poligonie w Drawsku Pomorskim przechodziła ta nowa wieża bezzałogowa. W listopadzie ubiegłego 2019 roku zakończyły się badania zakładowe, czyli ten pierwszy etap testów kończących konstruowanie. W styczniu tego roku 2020 rozpoczęły się badania państwowe, zwane inaczej kwalifikacyjnymi, które mają już ostatecznie zakończyć się do końca tego 2020 roku. Także produkcja seryjna jest możliwa już w roku następnym, 2021. No ale też są głosy, że jednak realnie będzie za 2 lata, czyli w 2022 roku. Albo zatem pod koniec 2021, albo z pewnością już wtedy pojawią się jakieś już liczniejsze egzemplarze tej wieży, a na pewno już na początku 2022 roku na pewno już będzie więcej tych wież dostarczanych do i montowanych do Wojska Polskiego i montowanych na wozach bojowych. Tutaj widzimy na zdjęciu przemawia prezes Bartłomiej Zając, a obok stoi prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. No i właśnie w styczniu tego roku 2020 prezydent Duda wizytował hutę Stalowa Wola. W tle widać różne pojazdy bojowe i używane już i w Wojsku Polskim i proponowane, a zwłaszcza po lewej stronie widzimy dwie wieże ZSSW-30 zainstalowane właśnie na Rosomakach. Są one gotowe do badań państwowych. No i też z boku, po prawej, po lewej stronie załoga. Wspaniała załoga, fachowcy montujący te nasze świetne wyroby obronne. No i tutaj widzimy na poligonie w Drawsku Pomorskim piękne ujęcie tej wieży na Rosomaku na KTO, czyli na kołowym transporterze opancerzonym w tej wersji BWP, czyli bojowego woza piechoty. Możemy zamiennie używać tej nazwy KTO albo też BWP. Kiedy jest zwłaszcza tutaj ta wieża bojowa używana, kiedy po prostu BWP
BWP, czy bojowy wóz piechoty, on walczy, wspiera walką. On nie jest tylko taksówką podwożącą żołnierzy w pobliże pola walki, ale on sam uczestniczy w tej walce. Dlatego tak to się określa. Dobra, no więc były strzelania na tym poligonie z armaty 30 mm Bushmaster MK44, uwaga, S. I to jest najnowsza wersja tej armaty. W Rosomakach jest ta wersja MK44 bez tej końcówki S. Czym one się różnią? Różnią się tym, że ta wersja może mieć właśnie bardzo szybko, stosunkowo szybko. No, tam przeczytałem o tym, że kilkadziesiąt minut i można przekalibrować ją, czyli zmienić tutaj lufę i kilka jeszcze innych tutaj elementów tej armaty, tak żeby miała większy kaliber 40 mm. W ten sposób zwiększy się zasięg i przebijalność. No, te badania, strzelania odbywały się w dzień i w nocy, to jest ważne. W nocy również skutecznie działały, dzięki tym termowizyjnym kamerom, celownikom. Strzelano do celów stacjonarnych, ale i do poruszających się, będących w ruchu. Strzelał taki rosomak stojąc, albo też sam się poruszając. Także świetnie te wszystkie testy wypadły, bardzo pomyślnie. No i co jest jeszcze ważne, strzelał nawet tutaj ten borsuk, jak za chwilę zobaczymy, poruszając się w wodzie. Czyli nawet właśnie strzelał celnie, pływając, pokonując przeszkodę wodną. No i tu jest bardzo ciekawe to zdjęcie, dlatego że chyba pierwszy raz się spotkałem, gdzie ta nowa wieża ZSSW-30 nie ma jakiegoś tutaj specjalnie, nie jest specjalnie jakoś przygotowana, jakoś tam zabezpieczona, oblepiona różnymi tam taśmami, które miałyby tam jakoś uszczelnić. Nie, ona jest po prostu taka, jaka jest, czyli jest gotowa do tego już na dzień dzisiejszy właśnie, żeby przeprawiać się przez wodę. I to właśnie też bardzo cieszy. Jest wodoszczelna, jak tutaj widzimy, i ten pojazd z tą wieżą teraz się świetnie porusza w wodzie. Prezes Bartłomiej Zając skomentował to, co teraz dotyczy tych nowych wież. Mówię wież w liczbie mnogiej, dlatego że mamy już tutaj do czynienia, jak widzimy na zdjęciu, z dwoma wieżami. Już są dwa egzemplarze, a jest jeszcze więcej. Za chwilę o tym wspomnę. Tytuł naszego odcinka to 4 wieże z Huty Stalowej Woli, ale o tym za chwilkę. A więc dwa egzemplarze tych wież widzimy już tutaj z tyłu na zdjęciu na Rosomakach. I prezes Zając skomentował to tak. Testy wypadły dobrze i bardzo dobrze. No ciekawe, prawda? Dobrze i bardzo dobrze. Coś wypadło dobrze, a coś jeszcze lepiej. Chyba nie źle i dobrze, tylko no jednak dobrze i bardzo dobrze. Okay. Pozostałe jeszcze te w komorach klimatycznych, czyli w jakichś tam temperaturach skrajnych, w tych komorach w mrozie jakimś takim sztucznym, czy w wysokiej temperaturze, w upale, jak się sprawdzają te wieże. Jeszcze to będzie testowane. I jeszcze w Sulejówku, w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej. Jeszcze testy przejdą. To właśnie w Sulejówku, w tym instytucie, tam najdłużej bardzo solidnie te prototypy Leoparda 2PL były właśnie tam badane. Także to jest właśnie tam, pod Warszawą, na poligonie w Zielonce. I prezes Zając dalej mówi, że za nami bardzo czasochłonne badania przebiegowe
na długich dystansach. Bardzo wiele kilometrów te rosomaki pokonały z tymi wieżami i wypadły dobrze, a nawet bardzo dobrze, jak powiedział prezes. Do zakończenia badań kwalifikacyjnych pozostały tylko strzelania poligonowe z PPK Spike. PPK, czyli przeciwpancerne pociski kierowane Spike. Jest pewne opóźnienie, prezes Zając mówi, wynikające z pandemii, bo według umowy podczas tych testowych strzelań ze Spike'a ma być obecny przedstawiciel licencjonodawcy, czyli izraelskiej firmy Rafael. Ale już to jest, jak mówi prezes Zając, dogrywane, to jest już tylko kwestia tygodni. Huta Stalowa Wola jest spokojna co do wyników tych testów, dlatego że ta wieża, czy już z tej wieży zostały dokonane w zakładzie testy zestrzelania i one wynikły pomyślnie. W 2016 roku ta wieża już strzelała właśnie z tych pocisków Spike i wszystko fajnie wyszło. Potwierdziły już wtedy poprawność tych rozwiązań integrujących PPK Spike z ZSSW 30. Także teraz nie może się nic innego okazać. Wszystko jest tak, jak było, a nawet jeszcze lepiej, także... O, i tu może przy okazji te fajne zdjęcie już tak przybliża, nawet jeszcze bardziej przybliżę. Pokażę. Ponad lufą armaty widzimy tutaj samą stalową taką osłonę w tych pierwszych egzemplarzach wieży ZSSW 30. Tydzień temu mówiłem o tym nowym borsuku testowanym w Drawsku i tam pokazywałem tutaj ten element, gdzie już jest taka kratownica. Ok, idźmy dalej w naszym opisie. No właśnie tutaj jest ten borsuk z Drawska, przybliżę, i też ta kratownica tutaj wyraźnie jest widoczna. Dobrze. A więc w tym samym czasie, w tych samych dniach na poligonie Drawskim testowano z powodzeniem borsuka i trzecią wieżę ZSSW 30. Także mamy już tutaj do czynienia z trzema wieżami bezzałogowymi ZSSW 30. To jest już właśnie pewne, że mamy tych wież trzy i wszędzie na różnych platformach, bo czy to tutaj na borsuku, czy wcześniej jak pokazywałem na tych zdjęciach na rosomaku, wszędzie się dobrze sprawują, są zintegrowane z podwoziem. I tutaj też wersja jeszcze wcześniejsza, chyba nawet wcześniejsza niż, tak, na pewno niż 2018, bo jeszcze nie ma tutaj optoelektroniki, to te wcześniejsze wersje wieży jeszcze miały takie metalowe zasklepienie tylko. No dobrze, ale to, co chcę tutaj powiedzieć, to troszeczkę historii, czyli ta wieża bezzałogowa ZSSW 30. Jeszcze raz przypomnę ten skrót: zdalnie sterowany system wieżowy z armatą 30 mm. On powstaje od 2013 roku. W konsorcjum, którego liderem jest Huta Stalowa Wola, a jednym z głównych konstruktorów jest grupa WB. Bardzo dobra, prywatna, częściowo państwowo też firma zbrojeniowa, która odpowiada głównie za elektronikę,
a zwłaszcza o oprogramowanie. I też ma swój duży, tutaj istotny współudział nasza firma warszawska PCO, czyli Państwowe Centrum Optyki, która dostarcza polską głowicę i przyrząd obserwacyjno-celowniczy dzienno-nocny. Czyli tam jest kamera dzienna, kamera termalna i celownik dalmierz laserowy. No i widzimy tutaj też tą optoelektronikę z przodu i inne. Mówię również w tym odcinku, nie będę przypominał, co tutaj się dokładnie znajduje. Odsyłam do wcześniejszych odcinków, których omawiam dokładnie, co się znajduje na tej wieży. Czy to polskich pazurów na temat właśnie tutaj Borsuka, czy na temat KTO Rosomaka. Natomiast to, co tutaj chcę podkreślić, no to to, że ta wieża, w ogóle dlaczego ta idea, że ona jest bezzałogowa, co to daje, dlaczego tam nie ma załogi? No przede wszystkim to, że w ten sposób jest o wiele lżejsza, ona waży, nie wiem dokładnie ile, ale była już tutaj mowa chyba od prezesa Zająca właśnie, że waży mniej niż ta, która obecnie jest używana na Rosomakach, czyli Hitfist 30P, a która waży 2,9 tony, prawie 3 tony, a ta wieża na Rosomakach Hitfist 30 nie ma podwójnej wyrzutni Spike, tak jak tutaj na tej. A więc raz, że to jest lżejsze, dwa, że niższe. Tą wagę można było przeznaczyć na zwiększenie opancerzenia tej wieży. Nie wiemy tutaj dokładnie, jak to jest, ale najprawdopodobniej pancerz może być grubszy niż właśnie w Hitfiście. I najprawdopodobniej, chociaż też tego teraz tutaj nie wiemy, też, bo też może być tak jak w Hitfiście, podwójne opancerzenie, to raczej jest pewne, to podwójne opancerzenie, zawsze jest ta pierwsza warstwa i śrubami, tutaj widzimy te śruby, druga warstwa, ale najprawdopodobniej, tak jak w Hitfiście, może być tutaj użyte aluminium, hartowane, wzmocnione, no ale nie ma tutaj oficjalnej informacji, zobaczymy, co będzie powiedziane. No, osobiście też nie jestem ekspertem, ale tak już obserwując od ładnych kilku lat te sprawy to i inne też jakieś wozy bojowe, to tak moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że te przyrządy optoelektroniczne powinny być trochę lepiej ochronione. One zbytnio są tak odsłonione. Mam nadzieję, że jeszcze to może będzie poprawione. No przynajmniej tutaj ta głowica z góry albo może powinna być mieć cała taka zakryta pancerzem i tylko w środku otwierany taki pas, jak to nazwać, taki metalowy, jakoś tam unoszony, czy taka klapka, o, powiedzmy. Masz lepsze określenie? No ci nie masz. Taka klapka, powiedzmy, jakoś tam gdzieś się uchylająca i akurat ten obiektyw kamery, który jest aktualnie używany, żeby był odsłonięty i cała reszta, żeby była chroniona lepiej. No w tej chwili to chodzi o to, że kiedy będą strzelać do tej wieży, to tutaj ta głowica się zakręci i będzie z przodu tutaj ten pancerz, ale moim skromnym zdaniem to jest mimo wszystko zbyt narażona ta głowica. Tak samo tutaj ten przyrząd obserwacyjno-celowniczy działonowego też jest zbytnio tak odsunięty. No, takie moje skromne uwagi, nieeksperckie. O, widzimy tutaj jeszcze bardziej ten przyrząd obserwacyjno-celowniczy działonowego.
bardzo tak odsunięty. Tam chyba będzie jeszcze zdjęcie, które pokazuje, że ten przyrząd będzie tak do góry mocno skierowany i też tutaj dlatego tak jest odsunięte, ale mówię, wydaje mi się, że można by było to inaczej skonstruować, żeby nie narażać tych bardzo cennych. Po prostu jak to są oczy tego wozu bojowego. Jak one będą zniszczone, a są przecież bardzo, to są szkła, to nie są jakieś pancerne, to są tutaj te soczewki tych kamer. Stosunkowo łatwo nawet z karabinka je tutaj uszkodzić, i zwłaszcza snajperskiego karabina. No i praktycznie ten wóz będzie oślepiony. No są tutaj zastępcze oczywiście kamery, ale już nie celowniki. Czyli załoga będzie mogła, nie będzie ślepa zupełnie, będzie mogła się wycofać, ale nie będzie już mogła atakować. No niestety, bez celowników tego się nie zrobi. Dobrze, i znowuż tutaj widok naszego prezydenta Andrzeja Dudy, który wizytował w styczniu tego roku Hutę Stalowa Wola. ZSSW-30 jest tak skonstruowane, że umożliwia przeładowanie amunicji, w tym również przeciwpancernych pocisków kierowanych, od wewnątrz, poprzez otwierany luk, który może być też, przez który można też usunąć zacięcia. A nawet można też sterować uzbrojeniem ręcznie w razie awarii i uszkodzenia. No, wiadomo, w czasie walki pociski nie wszystkie będą przelatywać gdzieś, nie wszystkie będą się odbijać, niektóre mocniej tam trafią, coś uszkodzą. Może wtedy już ta elektronika zawiedzie i przez ten wewnętrzny luk jeden z załogi wejdzie tam i będzie ręcznie tą wieżę dalej kontynuować obsługę. Nie będzie to tak efektywne jak elektronicznie, zdalnie, ale jednak jest taka możliwość. No i świetne jest to, podkreślę, że nie trzeba wychodzić na zewnątrz, żeby przeładować tego spajka, tam załadować do tych wyrzutni, tylko od wewnątrz. No to jest naprawdę piękna sprawa. Nie narazi to załogę na ostrza. No i właśnie czas, proszę Państwa, na czwartą wieżę z Huty Stalowa Wola. Ona na razie jest tylko w wersji tutaj takiej komputerowego projektu, rysunku, grafiki, ale już tworzy się jej dokumentacja. To nie jest jakaś fantazja tutaj artysty, tylko ona powstaje na bazie obliczeń inżynierów, konstruktorów z Huty Stalowa Wola. A więc jednocześnie Huta Stalowa Wola razem z WB Electronics intensywnie pracują nad lekką wieżą bezzałogową z takim samym uzbrojeniem co ZSSW-30, czyli armata 30mm Bushmaster, UKM 2000P i dwie wyrzutnie PPK Spike, tylko że w innej architekturze, tak zwanej otwartej. To znaczy, pancerz jest ograniczony do, można powiedzieć, minimum. On jest tutaj. To nie, że ta wieża nie jest w ogóle opancerzona. Ona jest opancerzona, ale tylko w minimalnym stopniu. Takie najbardziej krytyczne jej elementy są opancerzone. I daje to w efekcie co? Daje to bardzo niską masę. Także, no oczywiście to jest z myślą tutaj o modernizacji naszych starów BWP-1. Ale też daje jeszcze oprócz niskiej masy, wagi, daje o wiele większą szybkość obrotu. Prawie, że natychmiast ona może się tak obracać szybko, z dużym atutem. No ale ma też to swoje wady, taka otwarta architektura wieży. Szczególnie warunki zimowe tutaj nie sprzyjają użytkowaniu tego typu otwartych wież. Więc śnieg, oblodzenie i już ta wieża zaczyna się gdzieś tam zacinać. No to jest wtedy problem. Jak,
jak na jakichś tam pustyniach bliskowschodnich czy afrykańskich, nie ma problemu, ale w naszych warunkach no, może to być problem. Być może inżynierowie pomyślą nad jakimiś rozwiązaniami, żeby to jakieś ogrzewanie pewnych elementów czy coś, tak żeby to oblodzenie można było likwidować. Dalej, problemem mogą być na przykład gałęzie. Taki bewłób przecież musi często przez jakieś krzaczury, jakieś zarośla, lasy się przedzierać i jakieś tutaj gałęzie mogą niestety coś tam pokiereszować, gdzieś się tu wkręcić, zablokować tą armatę, czy w ogóle jakieś, czy chociażby właśnie z tej głowicy, bo ona jest tutaj na dole, głowica obserwacyjno-celownicza, czy uszkodzić, czy zarysować jakoś poważnie te soczewki, no więc tych kamer, te, no tak to może być. No i oczywiście słabością jest ten brak pancerza jednak takiego mocnego, także bardziej jest ta wieża narażona na ostrzał niż taka wieża w tej architekturze zamkniętej. No dobra, a więc jest to ciekawa propozycja. Ewidentnie Huta Stalowa Wola wprost mówi, że chodzi jej o to, żeby zrobić taką alternatywną, fajną wieżę na BWP1, gdzie waga wieży BWP1 to jest około 1,5 tony, 1600 tam kilogramów zdaje się. I ta wieża by była mniej więcej również tej samej wagi. Już tworzy się dokumentacja techniczna tej wieży. Ma być gotowa do końca tego roku, 20. Prototyp tej wieży ma być gotowy w następnym roku, 21. A produkcji seryjnej można się spodziewać w 22. roku. Także jak najbardziej Huta się bardzo śpieszy, deklaruje, że zrobi tą wieżę, opracuje bardzo szybko razem z WB Electronics i to oczywiście cieszy bardzo wszystkich polskich patriotów. Dziękuję za uwagę.